Korda. I ruszyły. Piękny start. Wszystko razem walczy o prowadzenie. Na czele Abakan, na ostatniej pozycji Al-Astar, a tam stawka galopuje bardzo mocno zgrupowana. Abakan nad nim, na trzeciej pozycji HN Adara, na czwartej Horda, bardzo blisko jest Pustynny Szlak, na przedostatniej Mondiale Kosak. Na czele dwa konie, Abakan galopujący łeb w łeb, 1400 metrów do celownika i Nadin. Na trzeciej pozycji HN Adara, na czwartej, piątej, szóstej tam konie galopują bardzo mocno zgrupowane. Na ostatniej tylko jest w tej chwili Al-Astar i Mondiale Kosak blisko siebie. 1200 metrów do celownika, Abakan i Nadin razem. HN Adara jest na trzeciej pozycji, na czwartej jest Pustynny Szlak, a tuż przy nim Horda. 1000 metrów do celownika, Fort William razem, na ostatnim Al-Astar, na przedostatnim Mondiale Kosak, a na czele niezmiennie dwa konie galopujące łeb w łeb, to jest Abakan i Nadin, za nimi galopuje HN Adara, a na czwartej pozycji jest w tej chwili Horda, blisko jest Pustynny Szlak, na ostatniej pozycji nada Al-Astar. I za chwilę konie wyjdą na ostatnią prostą. Wyprowadza przy bandzie Abakan po zewnętrznej Nadin. Abakan z Nadinem. W środku galopuje HN Adara. 400 metrów do celownika. Abakan na czele, finiszuje Adara, a polem się rozpędza Mondiale Kosak. I w tej chwili są trzy konie na czele. HN Adara, Mondiale Kosak i jeszcze Al-Astar po zewnętrznej galopuje bardzo dobrze. Mondiale Kosak jak gdyby trochę osłabła. HN Adara jest na czele i na drugiej pozycji jest Al-Astar. Trzecia Mondiale Kosak. HN Adara wygrywa jak chce, powiększa przewagę, a na drugiej pozycji galopuje Al-Astar. Trzecia Mondiale Kosak. Na czwartej pozycji przygalopował Fort William.